sobie pewien człowiek, który nazywał się Jan Kowalski. Czym się zajmował? Był statystycznym Polakiem, który sam o sobie mówił, że jest też chrześcijaninem. Pewnego dnia przeczytał w Ewangelii Łukasza słowa Jezusa, które brzmiały tak: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. I w oparciu o te słowa Jan Kowalski zaczął się zastanawiać nad swoim chrześcijaństwem. Na pewno nie jest przeciwko, ale czy jest za? A może najłatwiej byłoby mu pozostać kimś pośrodku, kimś neutralnym, ani za, ani przeciw. Tak na chłopski rozum może się wydawać, że wobec Boga możemy przyjąć jedną z trzech postaw. Albo można być jego zagorzałym przeciwnikiem, takim na przykład jak sataniści, którzy wyznają wiarę w szatana, a nienawidzą Boga. Albo można być po prostu chrześcijaninem, który wierzy w Boga, przyjmuje jego istnienie, jest po jego stronie. Albo można być kimś neutralnym, takim ateistą, który mówi: Boga nie ma, ja się w te sprawy nie mieszam, nie będę podejmował żadnej decyzji. Ale słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza mówią wyraźnie, że tak de facto są tylko dwie opcje, a tej trzeciej nie ma. Nie można być neutralnym. A nawet jeśli uważasz, że pozostaniesz neutralnym, to tak naprawdę jesteś przeciwko. Bo Jezus mówi: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Być może nie jesteś Bożym przeciwnikiem. Nie jesteś też nikim wobec Niego neutralnym. Mówisz o sobie, że jesteś chrześcijaninem, ale co to tak naprawdę znaczy? W co trzeba wierzyć? Co trzeba robić? Jak się zachowywać i kim być, żeby móc z całą stanowczością powiedzieć: jestem za, jestem po Jego stronie?